Jak co roku o tej porze zaczął się sezon zagubionych papug. Praktycznie nie ma dnia, aby w sieci nie pojawiały się dramatyczne apele o pomoc w odnalezieniu zagubionej papugi. W upały nie sposób wytrzymać przy zamkniętych oknach. Wystarczy chwila nieuwagi i nieszczęście gotowe. Wielu opiekunów zbyt ufa też swoim papugom, spacerując z nimi na zewnątrz bez szelek. Często robią tak od lat, więc są przekonani, że papuga nie odleci ale nagle może zdarzyć się coś niespodziewanego, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Inne zwierzę, pojazd, głośny dźwięk i spłoszona papuga odlatuje. Dość często przyczyną odfrunięcia papugi na otwartej przestrzeni jest podmóg wiatru. Ptaki wtedy instynktownie rozkładają skrzydła i podrywają się do lotu. Tylko nieliczne papugi są trenowane do tak zwanych wolnych lotów. Te od wielu pokoleń żyjące w domach i mieszkaniach, zatraciły zdolność orientacji przestrzennej. Gdy nagle znajdą się na dużej, nieznanej im przestrzeni, nie potrafią wrócić, nawet jeśli opiekun jest w zasięgu ich wzroku. Stres i lęk przed nieznanym są często tak silne, że nawet gdy słyszą głos opiekuna, nie mają dość odwagi, by się do niego zbliżyć. Nie są zwykle zbyt dobrymi lotnikami instynktownie szukają wysoko położonych miejsc, gdzie czują się bezpieczniej. Ponadto mogą być narażone na ataki drapieżników. Nasze ptaki drapieżne zwykle nie atakują dużych ar czy kakadu. Przynajmniej ja o takim przypadku nie słyszałem. Czują one obawę przed dużym ptakiem, jakiego dotychczas nigdy nie spotkały. Ale mniejsze papugi padają często ofiarą sujek, srok czy krukowatych. Psy i koty też stanowią dla nich zagrożenie. Panika udziela się też opiekunom, którzy często reagują spontanicznie w sposób nieprzemyślany. Podstawowa rada: jeśli już spotkało was podobne zdarzenie, starajmy się nie tracić papugi z oczu. Pomoc przypadkowych osób jest cenna, ale nie powinny one próbować łapać naszej papugi. Zwykle spłoszą oni tylko zestresowanego ptaka i spowodują, że zniknie nam z oczu. Sami też nie działajmy impulsywnie. Dajmy naszej papuze czas, by ochłonęła. Starajmy się pozostawać w zasięgu jej widzenia. To powinno ją uspokoić. Jeśli widzimy papugę siedzącą na drzewie czy budynku, a ptak nie daje się do siebie zbliżyć, zorganizujmy jego obserwację i czekajmy do zmroku. Papugi to zwierzęta aktywne w ciągu dnia. Po zmroku pozostają zwykle w jednym miejscu ciemność to dla nas szansa, choć w mieście trudno o miejsca całkowicie zaciemnione. Jeśli papuga przebywała z innymi ptakami, można klatkę z nimi wystawić na zewnątrz. Swymi głosami mogą zwabić uciekiniera. Pomocne może być również odtwarzanie podczas poszukiwań nagrań z głosami zaprzyjaźnionych z uciekinierem ptaków lub głosu opiekuna. Wiem, że to często niewykonalne. Ale dobrze jest zmoczyć papugę wodą z węża ogrodowego. Bezpośrednie polanie jej może ją spłoszyć. Lepiej skierować strumień wody w górę obok niej, a następnie przesunąć go powoli nad papugę, tak by woda spadała na nią z góry. Zmoczona papuga nie odleci daleko i nie potrafi wzbić się w górę. Na ogół ląduje łagodnie na ziemi w niewielkiej odległości. Dobrze jest zwrócić się o pomoc do Straży Pożarnej. Ta często niezbyt pali się do udziału w przedsięwzięciu łapania papug. Do obowiązków straży należy jednak pomoc w przypadkach ratowania naszego mienia. Papugi są jego częścią. Jeśli służby ratują zwierzęta gospodarskie w przypadkach pożarów czy powodzi, ratowanie papugi również wchodzi w zakres ich obowiązków i nie wolno im tego odmówić. Za granicą standardem jest, że Straż Pożarna pomaga w ratowaniu papug. Tylko ona dysponuje sprzętem nieodzownym w tego typu akcjach. Wiadomość o ratowaniu pewnej papugi przez londyńską Straż Pożarną obiegła cały świat. Uciekła tam Ara o imieniu Jessie i przez trzy dni siedziała na dachu domu sąsiada, nie dając się zwabić w dół. Sądząc, że papuga może być ranna, jej właścicielka wezwała na pomoc Straż Pożarną. Jednak strażak, który wspiął się po nią po drabinie, by zabrać ją z dachu, usłyszał z jej dzioba słowa powszechnie uznawane za obraźliwe, po czym Jessie odfrunęła na dach innego domu, a stamtąd po pewnym czasie sama wróciła do opiekunki. W Nowym Jorku opiekun wiózł Arę o imieniu Dylan na wizytę do weterynarza. Być może papuga miała jakieś przykre wspomnienia z podobnych wizyt, bo po drodze uciekła na drzewo. Stamtąd przefrunęła na gzym z budynku, skąd właściciel próbował dosiągnąć ją z drabiny. Już ją miał, ale popełnił fatalny błąd. Zamiast przytrzymać zestresowanego dylana, posadził go sobie na ramieniu i zaczął schodzić w dół. Spanikowana papuga odleciała ponownie. Konieczne stało się więc wezwanie straży pożarnej, która przy użyciu specjalistycznej drabiny bezpiecznie ściągnęła papugę w dół. W Chicago przechodzień zauważył papugę na parapecie okiennym pierwszego piętra i zatrzymał przejeżdżającą tam straż pożarną, która właśnie wracała z akcji. W tym przypadku zamiast wchodzić do papugi po drabinie, strażacy zdecydowali się wyciągnąć w kierunku ptaka tyczkę. Po chwili wahania, papuga weszła na tyczkę, a strażacy, obniżając ją, ściągnęli papugę na dół. Komentujący ten przypadek, dziennikarze byli zdziwieni, że papuga nie odleciała, pomimo że nie miała przyciętych lotek, co w przypadku papug do towarzystwa w Stanach Zjednoczonych jest standardem. Mam nadzieję, że te przypadki pomogą Wam zrozumieć, jak ogromnemu stresowi. Poddani są wtedy nasi pupile i jak niezwykle rzadkie są przypadki, że jeśli Wasz pupil znajdzie się w podobnej sytuacji, to samodzielnie zleci do Was w dół bez żadnej pomocy. Jeśli już papuga odleciała i nie potrafimy jej zlokalizować, pozostaje czekać na jakieś informacje, ale nie bezczynnie. Internetowe portale społecznościowe są bardzo pomocne. Bezcenne są też papierowe ogłoszenia rozwieszane w okolicy. Dobrze jest zawiadomić okoliczne sklepy zoologiczne i lecznice weterynaryjne. Do nich często zgłaszają się ludzie ze znalezionymi papugami. Koniecznie należy też skontaktować się ze Strażą Miejską i najbliższym ogrodem zoologicznym, które to instytucje są często informowane o znalezionych papugach. W wielu krajach opiekunowie zakładają swoim pupilom takie właśnie dodatkowe zaciskowe obrączki z wygrawerowanym numerem telefonu kontaktowego. Takie adresówki są już powszechne u naszych psów i kotów. Najwyższy czas, abyśmy zaczęli stosować je również u naszych papug. I ostatnia rzecz. W przypadku odnalezienia się papugi, często właściciel musi udowodnić, że papuga jest jego własnością, dlatego dobrze jest mieć pod ręką jej dokumenty rejestracyjne. A jeśli papuga jest z gatunku, który nie wymaga rejestracji, trzeba znać numer jej obrączki lub chipu. W ostateczności dobrze jest mieć choćby jakieś zdjęcie z papugą. Niestety nie wszyscy znalazcy są uczciwi, o czym mówiłem w filmie Karol na Gigancie. Jeśli jesteśmy przekonani, że ktoś posiada naszą papugę i nie chce jej oddać, pozostaje zwrócić się o pomoc do policji. Tu często spotykamy się też z niechęcią do podjęcia działań, ale papuga to też nasze mienie często znacznej wartości i dlatego policja ma obowiązek udzielenia nam pomocy. A na koniec życzę Państwu, aby podobne przypadki zawsze Was omijały.